Ten widok już wkrótce pozostanie tylko wspomnieniem. Zgodnie z decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, krzywy domek przy ulicy olimpijskiej ma zostać zrównany z ziemią w ciągu niespełna 40 dni. Zrozumieć jakąś formę sentymentu mogą tylko ludzie, którzy spędzili tutaj jakąś część swojego życia. Ja miałem tą przyjemność lub nieprzyjemność, żeby tutaj się w dużej mierze wychowywać od małego dziecka w tych wszystkich pomieszczeniach. Na co dzień przebywałem, tutaj, tutaj dorastałem jako zawodnik, e, dlatego patrząc dzisiaj na to, z jednej strony jakaś mała łyska, że, że to się kończy, ale z drugiej strony olbrzymie szczęście, że, że to już przychodzi do historii. Na pamiątkę zachowany zostanie m.in. żółty napis Polonia Bytom, czy część blachy w niebiesko-czerwonych barwach. Symbole ważne dla sympatyków bytomskiego klubu mają trafić do muzeum. Będącego częścią powstającego przy ulicy piłkarskiej nowego kompleksu sportowego. Obiekt ma już stan surowy zamknięty, więc w tej chwili wewnątrz prowadzone są instalacje, wylewane są posadzki. Właściwie ostateczny zarys pomieszczeń, pomieszczeń kondygnacji parteru już jest widoczny. Swoją kubaturę, tą zewnętrzną obiekt już osiągnął. No więc myślę, że wiosną będziemy mogli wejść do wewnątrz i zobaczyć, jak fajnie on wygląda. Zagospodarowanie się zmienia, zmienia się to, co wokół. To też bardzo ważne ze względu na to, że wyładnieje ulica piłkarska w tamtym rejonie. Oprócz wyposażonego budynku, klub zyska także pełnowymiarowe boisko. Nowoczesne zaplecze usprawni sportową codzienność kilku pokoleń piłkarzy. Na pewno słowo imponujący ciśnie się tutaj na, na usta. My dziś staramy się zainspirować tym, co, co powstaje, jaka jest przyszłość w bytomiu, bo te możliwości na pewno są ogromne. Kluczem jest oczywiście ich wykorzystanie. Myślę, że na ten czas pracujemy w dosyć trudnych warunkach, nie narzekamy, natomiast to, co nas czeka, to jest imponujący obiekt, imponujące możliwości i my też, jako, jako pierwszy zespół. Polonii Bytom w sekcji piłka nożna musimy na pewno dojechać do tego obiektu wynikami. Zgodnie z harmonogramem firma Tamex Obiekty Sportowe SA realizująca inwestycje od lutego 2022 roku ma zakończyć wszystkie prace w ramach tego etapu inwestycji już tej wiosny. Nowy dom Bytomskiej Polonii jest wart ponad 30 milionów złotych. W naszym mieście od kilku lat coś tak fantastycznego nie powstawało. Więc to powstaje, więc mnie jako mieszkańca tego, tego miasta, przede wszystkim zawodnika i wychowanka, naprawdę cieszy i jestem mega dumny i szczęśliwy z tego.